Państwowy Instytut Geologiczny ogłosił, że w skali globalnej wpływ człowieka na klimat jest niewielki. W ten sposób tak zwany konsensus naukowy religii klimatycznej został zaburzony. Zdaniem polskich ekspertów maksymalne ocieplenie klimatu nastąpi prawdopodobnie pod koniec tego stulecia, a po nim rozpocznie się kolejne ochłodzenie. Ale nie lękajcie się. Wprawdzie początkowo Instytut upierał się przy swoim i w kolejnym oświadczeniu twardo stanął w obronie opublikowanego wcześniej stanowiska, nazywając je głosem w dyskusji naukowej, to opór został szybko złamany siłą argumentów z zakresu prawa pracy. Sprawą zajęli się politycy z Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Zawiesili kierownika działu promocji, który był odpowiedzialny za kontakt Instytutu z mediami i narracja szczęśliwie zmieniła się o 180 stopni. Placówka wskazała m.in., że w pełni zgadza się z ustaleniami naukowymi dotyczącymi wpływu działalności człowieka na klimat. Destrukcyjny wpływ emisji związanych ze spalaniem paliw kopalnych jest oczywisty. Także konsensus naukowy został szczęśliwie przywrócony. Można rozejść się do domów. Kapłani znający astronomię i czas zaćmienia słońca narzucali poddanym wolę faraona. Jak widać od tamtych czasów, niewiele się zmieniło. Dziś politycy ramię w ramię już nie z kapłanami, a z wielkimi korporacjami rządzą masami ludzkimi i narzucają nam prawa ograniczające nasze wolności dokładnie tak samo jak kiedyś, a wszystko podobno dla dobra planety. Dziś nie zagraża nam nagłe zniknięcie Słońca, a wręcz przeciwnie, jego żar, który rzekomo ma nas wykończyć. Pewnie chcielibyście wiedzieć, gdzie leży prawda. Ja też. Niestety, nauka została przejęta przez polityków i nie ma już instytucji godnych zaufania. Dlatego w Konfederacji wybieramy wolność. Lepiej umrzeć stojąc, niż żyć na kolanach. Karol Kiciński, trzeci na liście Konfederacji, Podlasie, Warmia, Mazury.